Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Z, czyli turniej, silny turniej w Holandii, gra w nim m.in. Jan Krzysztof Duda, Radosław Wojtaszek, Magnus Carsen, czy wicemistrz świata Fabiano Caruana. I właśnie partia Fabiano Caruana z Jankiem Krzysztofem Dudą przyniosła nam wiele, wiele emocji. Partia była niezwykle ciekawa, końcówka również. Przejdźmy, moi drodzy, już do rzeczy. Karłana rozpoczął ruchem E4, posunięcie E5, skoczek F3, skoczek F6. Obronę rosyjską tutaj wybiera Jan Krzysztof Duda już po raz drugi w tym turnieju. Plan jest prosty, pewnie dla czarnych. Janek nie chce przegrać tej partii. Pewnie remis go satysfakcjonuje. No, obrona rosyjska jest takim debiutem na pewno, który daje możliwość wyrównania y, gry, aczkolwiek są też zwolennicy, którzy y, rosyjską grają, żeby po prostu partię wygrywać. Chociaż y, z zawodnikiem, który liczy jak maszyna, jest to niezwykle trudne, ale próbujemy. Moi drodzy, Karuana wybił pionka na E5. Gramy oczywiście posunięcie D6 stępem, żeby skoczka wygonić. Skoczek wraca na swoje miejsce, no i skoczek. Wybija na E4. Tutaj nie musimy się na przykład obawiać takiego posunięcia jak Hetman E2, gdyż zawsze mamy ruch Hetman E7 i e, nie tracimy figury poprzez posunięcie D3. Tutaj Karuana zagrywa skoczkiem na C3. Oczywiście można grać też D4. Klasycznie i po ruchu D5 powstają dosyć symetryczne pozycje. Ja za bardzo ich znaczy nie przepadam za nimi, ale to jest, mówię, zawsze kwestia gustu szachowego, kto jaki wariant chce grywać. Skoczek na C3 ze strony karuany, wybicie następuje od razu. No i to jest ciekawe, że wybijamy tym pionkiem. Plan białego jest taki, aby wyprowadzić szybko dwa gońce i zrobić długą roszadę, gdyż tutaj e, obustronne. E, Roszady, to znaczy się jak czarne zrobią krótką, białe długą, no to daje nam tutaj dużo, dużo fajnej i ciekawej gry. Goniec E7, szybki rozwój ze strony czarnych. Koniec E3, skoczek D7, moi drodzy, to jest wszystko teoria. Skoczek przechodzi z D7, nie zagrywa na C6, gdyż potem może mieć inną placówkę znaczy taką, może niekoniecznie gorszą, ale teoria debiutów zaleca skoczek D7 żeby wstawić skoczka z powrotem na przykład na f6. Hetman zagrywa na d2, prosta sprawa, roszada, chowamy króla, długa roszada. No i właśnie mamy to, czego chcieliśmy, czyli dosyć taką pozycję. Powiedzmy spokojną jeszcze na pozór, ale tutaj naprawdę dzieją się niezwykłe, fajne, fajne rzeczy. Skoczek zagrywa na f6. Już nieraz widziałem partie, jak zawodnicy grali w tym stylu. Goniec d3. Oczywiście wyprowadzamy kolejną figurę Pozycja była dosyć spokojna, właśnie. Tutaj chyba grał Aronian z Anandem taką partię kiedyś analizowałem. No niezwykle ciekawe rzeczy. Tutaj się troszeczkę historia zaczyna powtarzać. No i moi drodzy, trzeba wiedzieć, jak grać czarnymi. Takie pozycje, jeżeli się decydujemy na takie warianty. Janek na pewno tutaj był przygotowany. Ruch C5 na pozór wydaje się posunięciem dziwnym, gdyż osłabia teoretycznie pionka D6, ale nic tak naprawdę się złego nie dzieje, bo ten pionek jest no, broniony zwyczajnie przez gońca. Widzimy baterię. Ciężkich figur chętnie by tego piona zjadła, ale jest to niestety niemożliwe. A ruch C5 przede wszystkim ogranicza fajne pole dla na D4, dla skoczka, dla gońca no coś zawsze za coś, moi drodzy. Ale pionek się przydaje też czasem do ataku na skrzydle. Wiem, że to może jeszcze brzmi niewiarygodnie, ale tak też się może dziać. Wieża z H na G1, moi drodzy. Jest to posunięcie, które daje jasny sygnał czarnym, że białe mają ochotę atakować tutaj poprzez ruch g4 i tego pionka na pewno nie boją się białe oddawać, gdyż otwarta linia będzie bardzo groźną linią w połączeniu z gońcami, które mogą atakować tutaj te ważne punkty. Więc myślę, że to dosyć niebezpieczna sprawa. Ciekawą rzeczą jest, że jak tutaj wieża się przygotowuje do ataku na skrzydle, to ja odpowiada ruchem b5 i to jest bardzo zdrowa reakcja moi drodzy, jeśli chcą nas atakować na skrzydle, my staramy się odpowiadać na drugim skrzydle kontratakiem b5, no jest to ruch, gdzie widzimy, że pionka można wziąć teoretycznie, ale ten ruch nie jest najlepszy ja już pokazuję dlaczego dosyć prosta jest odpowiedź moi drodzy wchodzimy hetmanem na a5 z podwójnym atakiem no i teraz jeżeli będzie zagranie a4 to mamy ruch a6, goniec no właśnie, gdzie idzie goniec nie wiadomo w sumie gdzie, bo jak poruszy się na c4 możemy zbić tu piąka. Chodzi o to, żeby zagrać potem wieżą na b1 i ta inicjatywa ze strony czarnych tu jest po prostu ogromna. A jeżeli Goniec wywrócił na c4 dosyć sprytnie broniąc pionkę na a2, to mamy fajne zagranie goniec e6, bicie na e6. Bicie. No lepszego wyboru białe też nie mają, bo jak się poruszą na B3, no to C4 mogą dostać i jest po figurce. Po biciu na przykład A3 i wieża B8. Myślę, że za cenę pionka ta otwarta linia i sposób atakowania jest dosyć łatwy dla czarnych, więc tutaj czarne myślę, że są bardzo, bardzo zadowolone. No ale cóż, w partii poszło B5, a Karuana odpowiedział G4. Panowie idą na noże, panowie tutaj chcą im kto szybszy, ten lepszy, że tak powiem. I tę partię jest w stanie wtedy wygrać Janek gra goniec B7, ostatnia figura wyszła do gry z tempem, gdyż atakujemy skoczka, sprawa prosta Hetman zagrywa na E2 oczywiście nie chce się takiego ruchu za bardzo grać goniec E2, gdyż ten goniec tutaj no, nie po to grał na D3 żeby zaraz wracać na E2 i bronić skoczka więc tutaj myślę, że czarne miałyby fajne opcje jakby goniec wrócił, więc staramy się szukać przede wszystkim takich posunięć które są aktywne i przeszkadzają jak najbardziej przeciwnikowi Dlatego też Hetman E2 Teoretycznie boimy się takiego ruchu C4 Jest ten ruch zagrywany przez Janka No ale goniec ma opcję zagrania na F5 Ktoś by powiedział, ale co się stanie na przykład po ruchu G6 i goniec za bardzo nie ma pola ucieczki. Okazuje się, że po ruchu G6, moi drodzy, mamy wtrącenie G5. No, jeżeli będzie bicie, no to tutaj czarne raczej przegrywają, bo bicie jest na F6, więc po takim ruchu, jeszcze raz, jeszcze po ruchu G6, G5. Jeżeli skoczek powiedzmy gdzieś tam odchodzi, no to goniec zawsze ma odejście też na H3 i tu się wszystko trzyma. Więc gońca na pewno białe nie tracą. Janek zagrywa wieża E8. Ruch logiczny, logiczne posunięcie. Wchodzi wieża po prostu na rentgera. Z Hetmanem, wyprowadzając tym samym kolejną figurę. Tym razem ciężką, co też jest fajne. Skoczek zagrywa na D4. Tutaj panowie się długo zastanawiali w tej, tej pozycji. No, niezwykle skomplikowanie się zaczyna robić, gdyż tutaj pionek w natarciu. Czasem można pomyśleć o zdobyciu gońca, mimo wszystko. No, i różnie bywa. Moi drodzy, w tym momencie właśnie posunięcie G6 o dziwo było najlepsze według oceny komputera, ale powiem Wam szczerze i z góry przepraszam, nie wnikałem w to posunięcie aż tak bardzo, gdyż tu są takie kolejne, że po prostu mózg paruje. Jeżeli macie ochotę, bardzo proszę zagłębcie się w to posunięcie, chociaż uważam, że trzeba spróbować podejść do szachów tak dosyć praktycznie, no bo w zasadzie. Czy jest sens analizować daną pozycję, dany wariant, powiedzmy tydzień, czasu czy dwa tygodnie? Pewnie dla zawodowców jest sensem, ale dla nas, dla amatorów, moi drodzy, no bo tak trzeba się nazwać. Nie mamy 2,700, więc jesteśmy amatorami. Oczywiście trochę przesadzam, no ale przejdźmy po prostu do pozycji takiej bardziej praktycznej. Janek zagrywa tutaj skoczek D5, co jest według mnie ruchem, no normalnym, fajnym, gdyż tutaj naciska na gońca. Przede wszystkim też jakieś może opcje. B4 się pojawiają, nacisk na 5 C3 to też się zawsze liczy. Skoczek w centrum stoi zawsze fajnie. E, oczywiście tutaj białe nie są zainteresowane biciem pionka na b 5 z prostych względów o czym mówiłem wcześniej hetman wchodzi po prostu na a5 i ta inicjatywa czarnych robi się zdecydowanie szybsza i lepsza i teraz moi drodzy Karuana długo myślał w tej pozycji trzeba przyznać bardzo kreatywny zawodnik i dużo pewnie w głowie miał wariantów zagrał niezwykle zaskakujące jak dla mnie posunięcie skoczek e6 bardzo y, ciekawy ruch y, i taki nietypowy, ale oczywiście odpowiedź jest prosta. Nie można odbić y, tutaj tego skoczka, gdyż po biciu z szachem król H8 goniec odbija na D5. No i. Białe mają tutaj pionka więcej i totalnie wygraną pozycję z punktu strategicznego, no ale pion więcej przy takiej technicznej grze i suchej pozycji, nie ostrej, jest, jest tutaj w zasadzie partia jest przesądzona. No więc po tym ruchu skoczek na e6, nie można tego, tego skoczka oczywiście wybić. Janek zagrywa e, najlepszą tutaj linię silnika, chociaż ten ruch oczywiście myślę, że nie jest aż taki trudny. Jest atakowany Hetman, nie można wybić, więc Hetman idzie na aktywne pole e, na A5 no, z atakiem na A2. Kontratak ze strony Janka, no ale właśnie kwestia jest tego, że troszeczkę mało figur e, jest e, przy tym kontrataku, e, nie ma za bardzo jeszcze jak poświęcić. No, szykuje się skoczek na C3 prawdopodobnie e, w tym momencie. Karuana. Zagrał ruch Hetman F3. No dobrze, moi drodzy, zatrzymam się na chwilę, bo ciekawe zagrania tutaj mogły nastąpić po posunięciu wieża bije D5. Bardzo trudne posunięcie, trzeba przyznać. Jak już Fabiano nie wykonał tego ruchu, to znaczy, że coś tam pewnie mu nie pasowało, ale niezwykle ciekawe, może w blicu to by, to by się udało, ale niezwykle ciekawe warianty są po tym ruchu. Jeżeli koniec by zbił na D5, moi drodzy, to skoczek zbija na G7. No i tak naprawdę poświęciliśmy jakość i poświęcamy kolejną figurę okazuje się, że tego skoczka oczywiście wybić królem nie można. Najlepszym zagraniem byłoby tutaj zbicie na A2, ja zaraz do tego dojdę, ale jak król by tego skoczka oczywiście wybił, to, moi drodzy, jest posunięcie G5, które wygrywa tę partię. Nie ma za bardzo jak się bronić. Wieża H8, jak zagra, to wchodzi Hetman i tutaj są praktycznie maty, jeszcze goniec na D4 wchodzi. Nawet nie trzeba mocno rozpatrywać tej pozycji, żeby, żeby, żeby wygrać w tym momencie, no ale na przykład jak wieża G8 zagra, żeby król tutaj się schował e, i wieża go troszeczkę tutaj e, broniła, no to e, wchodzi kolejne piękne zagranie. Jest to ruch goniec na H7. Niezwykle trudne posunięcie, i znowu wezmę tylko pod uwagę bicie tego gońca. No, oczywiście, można by zagrać król w 8, ale pogieszeć tam też jest, że tak powiem, e, no trochę brzydko, mała rozpierducha. E, no i tutaj e, też nie wgłębiałem się mocno w warianty. Dużo tego jest, e, oczywiście, z silnikiem jest to łatwiej sobie policzyć i popatrzeć. No ale co by było po po prostu wybiciu? No to, moi drodzy, hetman h5, król g7 i piękny mat na h6 by mógł nastąpić. No dobrze, ale co będzie, jeżeli tutaj czarne nie wybiją tego skoczka? Okazuje się, że fajną odpowiedzią jest hetman a2. Skoczek zbija oczywiście wieżę i tutaj trzeba wtrącić bardzo ważny ruch, hetman a1. Hetman a1, król zagrywa na d2, to są jedyne ruchy i król zbija wieżę na g1. Tutaj skoczek na C7 z widełkami na dwie figury. W tym momencie trzeba zachować zimną krew i oczywiście nie gramy wieżą, tylko hetmanem bronimy gońca. Oddajemy oczywiście wieżę, żeby materiał wyrównać. Po skoczku na A8 goniec wybija tego skoczka i okazuje się, że pozycja jest totalnie równa. Więc tutaj Karuana na pewno doliczył się do tego wariantu, dlatego też znając życie, po prostu w tym momencie nie wybił wieżą na D5. No niezwykłe tasięce się dzieją w takiej pozornie, no prawie symetrycznej pozycji. Oczywiście to nie jest symetria, ale taka wiecie, no E4, E5 to mi się zawsze kojarzy z symetrią. No Hetman zagrał w tym momencie na F3. No i Janek gońcem na F6. No wydaje się to logiczne, gdyż goniec tu z pomocą skoczka chce zbić na C3. No takie posunięcie, tutaj takie poświęcenie. No chce się. Zagrać, tym bardziej, że tu jeszcze goniec jest na rentgenie z Hetmanem. Trzeba przyznać, że Karuana grając Hetman F3 wykazał się naprawdę sporą odwagą, wchodząc pod tego gońca. No ale to jest zawodowiec, moi drodzy. I teraz jedyne posunięcie, które daje ogromną przewagę G5. G5, które bezpośrednio atakuje gońca i prowokuje Janka tutaj do, do wybicia na C3. No ale moi drodzy, jak już gramy gońcem na F6, co zagrał Janek, oczywiście ja zawsze powtarzam, to się nam zawsze łatwo mówi i analizuje, ale grając partię, jest to trudne. Ale raczej Janek liczył się z tym, że musi wybić tego pionka na C3. No moi drodzy, tutaj bicie oczywiście nie wchodzi w grę, absolutnie, bo no Janek mógłby po tym wybiciu na przykład no, zbić skoczkiem na c3 i okazuje się, że pozycja jest totalnie przegrana dla białych. Nie wnikałem w te mocno warianty, ale Hetman wchodzi na pewno na a3, król jest w potrzasku i tak naprawdę jeszcze można odbić tutaj na e6, więc grać tą partię i wygrywać jak najszybciej. Karuana. W tym momencie również był przygotowany na takie bicie, na pewno i zbił na H7 poświęceń jest niesamowicie dużo. Zobaczcie, trzy figury są tutaj pod biciem, również podbiciem jest skoczek na D5, gdzie za dwie figury jakby białe oddały wieże, no to też się opłaca teoretycznie białym, więc dużo jest rzeczy podbiciem, niesamowita sprawa, wszystkie figury wiszą. I co tak naprawdę zrobić dalej? No nie ma wyjścia. Janek musi oczywiście królem wybić na H7, moi drodzy. No i teraz narzuca nam się takie posunięcie Hetman H5. Okazuje się, że to posunięcie jest ruchem przegrywającym dla Białych, no coś niesamowitego. Dlaczego przegrywającym? Przecież wydaje się, że ofensywa tutaj atakujemy. No po król G8 jedyne zagranie, żeby atakować dalej, to jest G6. Po G6 Pionek wybija po prostu skoczka. Groźnie wygląda Hetman A7, ale jest król F8. No i teraz tutaj ten ruch kompletnie nic nie daje, bo król tędy tutaj ucieka ładnie, a atak tutaj się dzieje na króla dosyć błyskawicznie, goniec na B2 grozi. No ale po na przykład zagraniu go Końcem na G5, żeby króla nie puścić na E7, jest po prostu skoczek f 6 moi drodzy, i bronimy się. Skoczek na G8 zawsze się broni, goniec pomaga w obronie na F3, wszystko ładnie gra, no po wybiciu oczywiście wybija to goniec, bo pionek to jest opcja mata na F7. No i tak jak wspominałem po tym ruchu Karuana zagrywa jedyny ruch, który daje możliwość w zwycięstwa w tej pozycji. Jest to ruch g6. No nie ma wyjścia, zbić na g6 trzeba i skoczek dał szacha na g5 i teraz tak. E są dwa odejścia. Oczywiście nie można tutaj, bo mamy mata na h3, więc albo na g8 albo na h8. Który ruch wybrać? Wydaje się, że na g8 jest bezpieczniejsze, ale okazuje się, że po tym ruchu, moi drodzy, przegrywamy bardzo szybko. E, grając Hetman F7, Król H8, możemy zbić tutaj skoczka z następnym planem: Wieża G3, Wieża H3 z matem lub Wieża G4 z matem. E, totalnie wygrana pozycja, więc trzeba zagrać królem na H8. Tak też zagrywa Janek i teraz Karuana co jest niezwykle ciekawe moi drodzy to jest niezwykle interesujące on gra po prostu jak maszyna gra najlepsze posunięcie tutaj które nam sugeruje komputer jest to goniec na d4 niezwykle dobre zagranie które tutaj broni przez broni przede wszystkim b2 ale zobaczcie że na przykład po wybiciu na d4 tak też się dzieje wybija wieża i grozi tam mat na, na h4 Oczywiście Janek zagrywa skoczek F6. Jedyne zagranie prawidłowe. Zobaczcie, tu jest atak na Hetmana i co jest teraz bardzo ciekawe, wieża H4 szach przegrywa partię. No, przegrywa partię niesamowicie. Dlaczego? Gdyż po odejściu króla na g8 nie widać żadnego mata, grozi wzięcie tutaj Hetmana, jest figura aktualnie więcej dla czarnych. I jeżeli tutaj Hetman, moi drodzy, by wybił na b7, jest wieża e1, z następnym y, matem, w no, na, na, na następnym ruchu jest po prostu mat, bo jak wieża odbija, Hetman odbija i. Mat na królu. Niesamowita sprawa. Jeżeli za szybko byśmy chcieli atakować, dostajemy super kontrę. No trzeba nie, naprawdę bardzo uważać. Karuana oczywiście gra dobrze, wybija tego gońca na B7. Sytuacja się trochę upraszcza. Wieża na B8 jest to ruch wtrącony. Hetman F7, blisko króla chcemy wybić na G6, ale jest odpowiedź. Wieża E1 z szachem. Wieża, przepraszam, nie można wybić. To znaczy wybić można, ale to wtedy pozycja dla czarnych robi się totalnie równa, bo jak wybicie, Hetman wybija wieża D1, tam Hetman idzie na przykład na E5, wszystko się raczej broni. Powiedzmy w ten sposób: tutaj e, trzeba wrócić wieżą, tak też się dzieje. Wymiana, szybka wymiana e, i wieża zagrywana E8 aktywnie, ale moi drodzy mamy skoczek E6. No i tu się pojawia problem, gdyż grozi bicie na G7. E, raczej nie rozpatrujemy takich pasywnych posunięć, e, gdyż tutaj robi się po prostu koniec gry, e, gdy w przeciwnika sprowadzimy do parteru. Partia raczej się powinna zakończyć łatwym zwycięstwem. Tutaj Janek gra aktywnie. Poświęcenie wieży i hetman bije na E6. Moi drodzy, mamy tak. No oczywiście Janek wybije na A2, no bo pionka trzeba wybić. Mamy jakość mniej czarnymi, ale no właśnie Ciężko się bronić w tej sytuacji, tr trzeba przyznać. E, no tutaj Karuana e, powinien przede wszystkim zbić wieżą na G6 e, i ma bardzo duże szanse na zwycięstwo. Ja również tego wariantu za bardzo nie rozpatrywałem. Można sobie tam popatrzeć, to są tam komputerowe ruchy. E, no ale wydaje się logicznym, ale aczkolwiek ja tak sądzę, że e, bał się Karuana takiego ruchu. Hetman A1, Król D2 i Hetman bije e, tutaj na e, B2. Król troszeczkę odkryty. Przypuszczam, że troszeczkę nie Komfortowo by się czuł. Karłana postanowił zagrać bezpiecznie. Dał szacha na H3, Król G8, Hetman na E6. Znowu szach, Król H7. Kolejny raz szach to na zyskanie tylko i wyłącznie czasu. No i Hetman na A3. Wymiana Hetmanów jest nieunikniona. No i w tym momencie mamy końcówkę, właśnie skoczek na wieżę z dwoma pionkami więcej ze strony czarnej. Więc teoretycznie punktowo jest porówno. No ale trzeba zagrać królem na F7, bronić pionka. To jest ruch obowiązkowy. Król D2. No i zobaczymy jak tutaj Janek sobie radził. Trzeba przyznać, że Janek jest bardzo dobrym zawodnikiem, jeśli chodzi o defensywę. I tutaj... Całkiem dobrze rozgrywa tę końcówkę. Posunięcie A6 ze strony czarnych. Król E3 do centrum, sprawa prosta. Skoczek daje szacha. Niezwykle ciekawe posunięcie. Po w takiej sytuacji trzeba się zastanowić, gdzie postawić skoczka, żeby troszeczkę zrobić fajną blokadę, żeby ten król nie mógł przejść, żeby obronić słabe punkty typu G6. I właśnie ten ruch jest dobrym posunięciem. No, król jest przyklejony do piona, więc nie ma innego wyboru. Król zagrywa na D4. Skoczek na E7. I właśnie widać to gołym okiem. Zobaczcie, jak skoczek ładnie broni tych Pól. Pionek oczywiście broni tych pól, więc król nie może przejść do przodu. No i przede wszystkim skoczek broni pola G6, co jest niezwykle ważne. Wieża zagrywa na 1 w tym momencie. No, i teraz tak, gdzie ustawić króla? Czy trzymać go na skrzydle, właśnie tutaj e, królewskim, czy przerzucić go na hetmańskie? E, no, tutaj skoczek, jak widzimy, jednego punktu broni, więc e, króla przerzucamy na hetmańskie. Zdecydowanie ruch A4, próba rozbicia struktury pionów. Oczywiście nie możemy się na to nabrać i nie bijemy pionka na A4, absolutnie. Idziemy królem na D7, kon kontynuujemy swój plan, tak też Janek oczywiście gra. Ja tak mówię, że my, 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 ale to jest partia Janka, oczywiście. E, bicie na B5, Bicie na B5, Wieża zagrywa na G1 na pioneczka, oczywiście trzeba tak troszeczkę próbować, oczywiście straszyć piona, nie ma innego wyjścia. Król na C6, łapie sporą aktywność, ten król, to jest bardzo ważne. I pionek na H4. Gdzieś tam te posunięcia się muszą już pojawiać się tymi pionkami, gdyż czarne mogły po prostu stać w miejscu i sobie wracać z, z D7 na C6. Skoczek zagrywa na F5, wykorzystuje okazję Janek i będzie chciał zbić pionka. Król zagrywa na C3 i skoczek H4, to jest bardzo ważne król przeszedł bliżej, nie pozwalając królowi właśnie tutaj iść do góry, więc król musi wrócić po szachu e, król zagrywa w tym momencie na B4 no to jest też ważna sprawa, bo inaczej król pójdzie na C5 B4, zepcha tutaj do parteru partelu przeciwnika e, skoczek oczywiście wybił, król B4 e, i skoczek zagrywa na F3 niezwykle ciekawa obrona Janka trzeba przyznać, że, zobaczcie, bo on oddaje te dwa piątki, a ten się robi wolny ale to jest ważniejsze, aktywność skoczka tu jest bardzo ważna, próbujemy szukać tutaj takiej opcji, która da nam aktywność w końcówce. No myślę, że to jest niezły rozdział na dobry materiał, aktywność w końcówce, wieża zbija oczywiście na g6 i skoczek na d4 z próbą wzięcia piona na c2. Moi drodzy, tutaj Karłona zagrywa c3, ale co by było na przykład po ruchu król c3? To jest ba bardzo ważne, bo na przykład jak zagramy tak, to wieża zagrywa na G5, skoczek musi gdzieś odejść i zbijamy po prostu piona tutaj przede wszystkim król idzie do centrum, jeżeli wieża bije na G7, mamy ruch piękny B4, król na D2, moi drodzy I po prostu D5, te pionki się łączą, one są zaawansowane, a sprawa jest następująca, że na przykład po wieża C7, król oczywiście na D6, wieża na przykład na C8 pilnując troszeczkę tych pionów, no to tutaj próbujemy po prostu wymienić pionka jeżeli białe by zagrały C3, to skoczek wracając na przykład na e6 jest w stanie tego pionka z królem razem zatrzymać, a ten jest pionkiem dosyć zaawansowanym, więc białe muszą na to po prostu uważać, a po wybiciu po prostu skoczek wybija i ta pozycja jest totalnie remisowa, gdyż skoczek, jak już wspominałem, z królem tego pionka na pewno zatrzymają, bo są blisko tutaj, że tak powiem, tego pola kulminacyjnego f6, dajmy na to, a król jest po prostu mało aktywny. To pozycja totalnie remisowa mogłaby być, moi drodzy, w w tej sytuacji właśnie Karłana zagrywa na C3 i bardzo ciekawy manewr skoczek na E2 wieża zbiła pionka, no tutaj się robi wolny pion, ale skoczek zagrywa na F4. O co chodzi? Chodzi o to, żeby tutaj zagrać skoczkiem i wybić piona, więc ta sytuacja się by powtórzyła, jeżeli byśmy tego piona wzięli. Król zagrywa na A5, moi drodzy, skoczek na E2 z powrotem król B4, skoczek na F4 znowu w ten sam sposób. Jeżeli teraz na przykład wieża by zagrała na G3 z obroną tego pionka, no to mamy Skoczek na D3 z szachem, i bierzemy tego pionka. Oczywiście, bicie tutaj jest nielegalne, znaczy no legalne, ale tutaj to bicie po prostu przegrywa. Białe w ten sposób przegrywają, gdyż na no, pionkówka jest po prostu przegrana. Król na B3, Król tutaj. Może ja przestawię Król B3, Król C5. Ten pionek za bardzo też nie ucieka. Król idzie na D5. Bierzemy pionka, przyklejamy się do tego, i tak naprawdę wygrywamy. Jest to dosyć proste. Myślę, że nie muszę pokazywać. Dalej, no i moi drodzy, po Król A5. Tutaj Skoczek jeszcze raz zagrał na E2. Król B4. Panowie zgodzili się na remis, co jest oczywiście faktem. Jan, Jan Krzysztof Duda remisuje z wicemistrzem świata Fabiano Caruana. Myślę, że to jest bardzo ważny remis dla Janka, tym bardziej kolorem czarnym. W partii się działo bardzo dużo, a ja serdecznie Wam dziękuję. Piszcie komentarze, co sądzicie o tej partii. Pozdrawiam serdecznie, do następnego razu. Cześć!